jakimś zimnym kraju, nie? Ja mam książkę Nelly o Grenlandii, ale to nie to, co chciałam wam pokazać. Ta gudeczka. Bo co ja palec pokazałam? Grenlandia to największa wyspa na świecie. A kiedyś myślałam, że to kraj. Nie wpadaj na moje kłopoty. Tutaj. Tu. Grenlandia. No, dobra. Grenlandia. I kiedyś w szkole robiłam takie coś. Taka książka jest. Alaruk, chłopiec z Grenlandii. Miałam takie coś. I tutaj mam quizy. To nie jest cała część quizów, bo reszta jest... Patrzcie, jak to wygląda w środku, bo reszta jest z quizów tu, ale na niektóre nie miałam odpowiedzi. Więc tak. Będę pomijała słowo Anaruk dlatego w tych quizach... dlatego, że no, możecie nie znać tej książki, więc będę mówiła po prostu Eskimosi. Dobrze? Tak. Grenlandia. Jakbym chciała na Grenlandię. To chyba można sobie tylko pomarzyć, nie rybka? Pływałaś kiedyś w morze Grenlandii? Może? W wodzie Grenlandii? Założę się, że nie, ale okej. Okay. Nie pływała nigdy w wodzie, która jest koło Grenlandii, więc nie będziemy ją tam wypytywać, rybki. I tak by nam nic nie powiedziała. A więc pierwszy quiz będzie taki. Najłatwiejszy. Jak nazywa się lodowy dom Eskimosa? A. Warzywniak. B. Zamek. C. Iglo. Iglo! No pewnie. Czekaj, to sobie, czekajcie, sobie zostawię. Na koniec jakieś prostsze, bo tutaj... O! Na jakie zwierzęta polują Eskimosi? No to będzie proste. Na foki i renifery. B. Na psy i koty. Nie wiem. C. Na papugi i małpy. Macie kilka sekund. Oczywiście, że na foki i na renifery. Zauważyliście moją dzisiejszą fryzurę, nie chciało mi się kity robić. Nie lubię rozpuszczonych, ale niech będzie. Nie Wiki? No. Okej. Okay. Teraz będzie... A co jest? Ja tutaj mam pełno karteczek. Właśnie bym taka jedna karteczka mi spadła. A więc... Z czego uszyte są ubrania Eskimosów? A. Z nici. B. Ze skóry zwierząt. C. Ze śniegu. No, nie chciałam mieć w sumie ubranie ze śniegu, ale czekajcie. Ale prawidłowa odpowiedź to jest... Ze skór zwierząt. No, muszą niestety zabijać wtedy zwierzęta. Tutaj mam. Zwierzęta muszą wtedy zabijać. Która z rzeczy przywiezionych z Polski... Ski smakowała, to jest Anarukowi, by smakowała tym Eskimosom. A. Mydło. B. Czekolada. C. But. Oczywiście, że czekolada. Żartuję! Mydło! Widzicie kiedyś mydło? Nie próbujcie, bo nie wiem, czy tam, wam to by smakowało. A więc najtrudniejsze pytanie. Jaka to liczba? Jeden Eskimos i dwa palce od nogi drugiego Eskimosa. A. 32, B. 3, C. 156! Macie teraz chwilę, żeby napisać w komentarzu, jaka to cyferka. Albo 32, albo 3, albo 156. A więc teraz ja wam mówię. 32. Tak, trudne, nie? Niektóre były trudne, a niektóre łatwe. Patrzcie, jak to wygląda. Flaga Grenlandii, co jest co mnie bardzo zdziwiło. Patrzcie, jaka jest. Jakby odjąć to? Polska! Biało-czerwonie! Tylko tutaj ma jeszcze takie czerwono-białe. A fajnie, że się czymś wyróżnia. Tutaj jest jak liczyć, ale tego nie będę wam mówić, bo nie chcę przedłużać tego filmiku. Zwierzęta Grenlandii. Może niektóre wam powiem. Zwierzęta Grenlandii. Renifer. Mors. Jakie tam zamieszkają? Niedźwiedź polarny. Gronostaj. Gronostaj to taka jakby wiewiórka. Nie wiem, bo tutaj możecie nie widać. Nie wiewiórka. Takie coś w stylu podobne do... Nie bryczki. Boże, jakie bryczki.
Dobra, nieważne. Wół piżmowy wygląda tak. Tutaj są takie bajkowe oczywiście. Wilk polarny, mewa. Myślałam, że mewa żyje tylko nad polskim morzem. Wieloryb. Narwal to jest taki rekin z dziobem. O, sorry, bekło mi się. Foka i lis polarny. Boże, ale mi jest gorąco. I tutaj jest jeszcze... Dobra. To jest jeszcze mapa Grenlandii. Tutaj. Dobra, chyba już to mi się nie przyda. Tutaj jest flaga Grenlandii. Nie wiem, czy... A teraz to możecie na globuście się dać. Biorę was do góry! Czekajcie, bo ja skończyłam. Dobra, czytam teraz szóstą książkę Nelly w czasie wakacji. Ale nawet jeden miesiąc nie minął. No a jeszcze sobie spójrzcie, gdzie ta... Boże, co ja chcę wam... Dobrze pokazałam. Tutaj. Jak mam na selfie, to tak... Tutaj. Nie wiem, jakby się z Polski w sumie leciało. No nie, chyba nie tak. Aż mocno długo. A więc, jeżeli wam się o Boże. Podobało, to dajcie łapki w górę. A nie, bo ja mam inne. To łapkujcie, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie. To jest mój nowy tekst. Baju, baju na Hawaja. Nie, to się nie wiem. Jakiś rym. Napiszcie mi jakiś rym w komentarzu oprócz kotek potek. Tak. A więc jeżeli wam się podobało... Dobra! No to panie Jagoda! Bye, bye, bye! Grenlandia! Czy byliście na Grenlandii? Koniecznie napiszcie. Pa!